Dziękujemy bardzo. Dobranoc Państwu. Nie, nie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tutaj po mojej prawej, a Państwa lewej stronie stoi Nestor polskiej koszykówki, Leszek Niedzielski. Dobry wieczór. Charakterystyczna sylwetka, znana, tak. No, o, jaśniej się zrobiło od razu. Tak. Być może niektórzy z Państwa poznali mnie jako byłego koszykarza. To było kilkadziesiąt lat temu. Byłem koszykarzem, wyplatałem koszyki z wikliny wtedy. Teraz też czasami plotę. Głupoty, bzdury, tak. Ale tak jakoś dziwnie mylą nas z różnymi sportowcami. Niedawno ktoś na ulicy zawołał za mną: o, idzie Andrzej Gołota. A ty głupoty opowiadasz, że... Gołota, jak idzie, jak on przeważnie leży. No to się nie jest. A jak widzi Adamka w telewizji, to mdleje, taki delikatny facet. No tak, jak Gołota leży, to jest mniej więcej mojego wzrostu, dlatego nas mylą. Ale to jest... przy... dalej inteligencji Pudzianowskiego. Słuchaj, to jest tak zwane uderzające podobieństwo. Uderzające z jego strony, ale wszyscy jesteśmy sportowcami. Oto, proszę Państwa, sześcioboista. Nie, siedmiu. Już? Siedmiu. Niech będzie ośmioboista Jerzy Skoczylas. Dobry wieczór. Dziękuję. Proszę Państwa, jako że czasy niespokojne, no to bez ochrony nie sposób się poruszać. Nasza ochrona osobista, Stasiek Krzemski. Dobry wieczór. Elektryczne uczesanie. Ja rzeczywiście jestem ochroniarzem, nie wstydzę się. To jest bardzo szlachetny zawód i intelektualnie rozbudzający, ale w wolnych chwilach zajmuję się, ze względu na delikatną strukturę fizyczną, lekkoatletyką. Tak? Bardzo lekką. Jestem sprinterem. No. 4 razy stoję i idę spać. Ale maratony wytrzymuję, mam tu świadków. No, no niedaleko jest nosić, wiesz. No, to, a ciałko nie... Ale trzecie piętro, to wysoko. Tak, proszę Państwa, to jest, teraz przywitamy Państwa tradycyjnie piosenką. My nie jesteśmy awangardowym kabaretem, także nie będziemy się przebierać, nie będziemy krzyczeć. I zaśpiewamy Państwu na początek piosenkę. Tak, na jak zwykle. Tak. Jak zwykle, tak.